Egzorcyzmy, egzorcyści. Dzisiaj się coraz więcej o nich mówi. Kiedyś w kościele było tak, że każdy kapłan był wyposażony przez biskupa w specjalne te uprawnienia egzorcysty, specjalne te łaski i tak dalej. I była świadomość, że szatan działa, szatan może się wszędzie pojawić. Ta wiedza na temat zwiedzeń szatańskich, jakichś innych działań szatańskich była znaczna, rozeznanie duchów, prawda? Posiadano taką świadomość, że szatan może się pojawić, jakiś demon może się pojawić pod postacią Matki Bożej, pod postacią Chrystusa, że może tygodniami mówić bardzo pobożnie, odmawiajcie różaniec, chodźcie do kościoła, a później nagle, jak już taki człowiek był, jakby miał zaufanie, no to wtedy następował ten atak szatański, opętania. To wszystko jakby było znane i prowadzona była z tym systematyczna, szeroko zakrojona walka. Prawda? Natomiast XX wiek, znaczy Sobór Watykański II, czas, w którym o szatanie się nie mówiło, ktoś powiedział, największym zwycięstwem szatana w XX wieku było to, że ludzie przestali w niego wierzyć. I po Soborze Watykańskim II zaczęto wyświęcać księży bez tych uprawnień egzorcysty. I egzorcystów w ogóle nie było, tematu nie było. Natomiast problem sam zaczął wypływać w coraz większym stopniu i wtedy biskupi zaczęli mianować egzorcystów. W pewnym momencie nawet pojawiło się zalecenie, żeby w każdej diecezji był przynajmniej jeden egzorcysta albo kilku. No i księża biskupi nie bardzo byli do tego i przygotowani, kapłani też nie byli przygotowani w seminariach, nie mieli odpowiedniej wiedzy, lekceważyli problem. Także w wielu diecezjach powoływano na księży egzorcystów albo emerytów, którzy akurat byli wolni, znaczy nie mieli nic do żadnej pracy, albo kapłanów, którzy akurat chcieli, albo też nie wiadomo było, co z nimi zrobić. I to były bardzo często złe wybory, dlatego że no, bycie takim zawodowym egzorcystą, który zajmuje się tylko tymi kwestiami, no to potrzeba by kapłana bardzo pobożnego, o dużym doświadczeniu, o znacznej wiedzy teologicznej w ogóle, a dotyczącej szatana i jego działania w szczególe. I widać to dzisiaj po różnych egzorcystach, jak oni jakby błędnie podchodzą do problemu, bo w zasadzie jeżeli przeprowadza się egzorcyzm, to nikt nie powinien być obecny. Jeżeli ma być wsparcie modlitwą, to powinno być gdzieś z innego miejsca, z kościoła, z kaplicy. Jeżeli już jakiś ludzi zaprosi się do egzorcyzmu jako tych wspomagających modlitwą, to musi być oczywiście spełniony warunek, żeby byli w stanie łaski uświęcającej. Natomiast dzisiaj niekiedy robi się z tego taki show, że egzorcysta zaprasza wielu ludzi, nie sprawdzając, co to za ludzie. I oni są obecni przy tym egzorcyzmie i reakcje są różne, prawda? Bo na przykład w wypadku osób opętanych często się zdarza, że ten demon krzyczy, używając najbardziej wulgarnych wyrazów przeciwko Chrystusowi, przeciwko Matce Bożej, prawda? Więc ludzie niektórzy są przerażeni, inni się śmieją. Ta obecność wielu ludzi nieprzygotowanych do takiej sytuacji może spowodować, że demon wychodząc z opętanego wejdzie w kogoś, kto jest akurat w tym pomieszczeniu. Trzeba pamiętać o tym, że to nie jest tak, że egzorcysta użyje egzorcyzmu, demon czy demony opuszczają danego człowieka i jest wszystko w porządku, dlatego że po pierwsze może być tak, że demon w ogóle nie opuści, może być tak, że tych demonów może być zagnieżdżonych w człowieku kilku, więc właśnie oni mogą przejść w inne osoby, które na przykład nie są w stanie łaski uświęcającej. I z publikacji autorstwa egzorcystów, tych z dużym doświadczeniem, dowiadujemy się, że bardzo często egzorcyści przegrywają albo popełniają kardynalne błędy,
które później mszczą się na różnych osobach, prawda? Czyli na przykład jeden z egzorcystów opisywał, że dowiedział się, że gdzieś tam są jakieś okultystyczne przedmioty zakopane i zalecił pewnym ludziom, żeby wykopali te przedmioty i zniszczyli. Ci, którzy je wykopali, zostali dotknięci na długo różnymi fizycznymi i duchowymi negatywnymi doznaniami. Trzeba pamiętać o tym, że demon może oszukać nawet egzorcystę, bo były takie wypadki, że nie mogli wypędzić z kobiety demona czy demonów. Była ciężka walka, ta kobieta była tak nękana, że nic nie jadła, chudła i w pewnym momencie nagle wszystko się uspokoiło i ta kobieta powiedziała, że przyszła do mnie Matka Boża i powiedziała, że wypędziła już te demony, że teraz już będzie wszystko dobrze, że ona przy mnie zawsze jest i egzorcyści uwierzyli. A to nie była Matka Boża, to był demon, który chciał taką pułapkę zastawić. Egzorcyści odeszli, demon wrócił działając cicho, doprowadził do śmierci tą kobietę, znaczy zmarła z głodu po prostu. I trzeba jakby też pamiętać o tym, że czasami opętanie i choroba psychiczna są tak podobne do siebie, że trudno to rozpoznać i doświadczeni egzorcyści, jeżeli mają jakiekolwiek wątpliwości, to wzywają psychiatrów, proszą ich o konsultację i ci psychiatrzy rozstrzygają, prawda? Mówią, to jest choroba psychiczna, albo mówią, to nie jest choroba psychiczna. Ja sam miałem taki wypadek, dostałem telefon z Łodzi i sąsiedzi tych osób, które dzwonili, ich syn biegał po domu z siekierą i krzyczał w imię diabła, ja was wszystkich pozabijam. No i oni mnie prosili o jakąś radę. Ja mówię, wezwijcie, pierwsza rzecz, pogotowie psychiatryczne. No wezwali pogotowie psychiatryczne, ono obezwładniło tego człowieka, naszprycowało go tymi środkami psychiatrycznymi, psychotropami, ale jak odjeżdżali, to lekarz powiedział, to nie jest nasza dziedzina, to jest sekta. Znaczy użył sformułowania sekta, prawda, bo to takie sformułowanie, które może użyć ateista, który nie wierzy w demona, ale zdaje sobie sprawę lekarz, psychiatra, że są zjawiska w sektach, które jakby są poza jego możliwościami oceny i interwencji. Znaczy dzieje się tak dlatego, że większość sekt to są efektem działań demonicznych i tam demony są obecne. No także trzeba bardzo uważać z tymi sprawami i uważać z samymi egzorcyzmami. Ja byłem kilka razy zapraszany, żebym był świadkiem egzorcyzmów i zawsze odmawiałem no ze względu na to, że to nie jest rozsądne. No, natomiast na pytanie, skąd się bierze coraz więcej tych opętań, coraz więcej jakichś dotknięć, no to prawda jakby jest oczywista, prawda? Ludzie są dzisiaj otwarci na działalność demoniczną, nie potrafią rozeznawać duchów, nie żyją w stanie łaski uświęcającej, nie widzą zagrożenia. No i podam jeden przykład. Poznałem człowieka, który w pewnym momencie, katolik, zaczął się bawić w astrologię, coraz lepiej mu szło. Ludziom stawiał horoskopy, z których wynikało wiele, znaczy oni twierdzili, że tam jest wiele prawdy, się sprawdza. Prawda? Oczywiście tu chodziło o przewidywanie, a nie o poznanie przyszłości. Natomiast ten człowiek w pewnym momencie, gdzieś tak po kilku miesiącach, stwierdził, że jest w nim wyraźnie obecna jakaś obca istota zła, jakiś obcy. Prawda? Mówiąc językiem, który kojarzy się z tym filmem Obcy. I stwierdził, że ten obcy pochodzi, teraz bardziej się panoszy, że on pochodzi z tej astrologii i zerwał z tą astrologią, zaczął się intensywnie modlić,
poszedł do spowiedzi, zaczął przystępować do sakramentów. Efekt był taki, że sparaliżowało go na rok i przez rok leżał nieruchomo w łóżku i żaden lekarz mu nie mógł pomóc, nie stwierdzano żadnych chorób, żadnych nic, aparatura, badania nie wykrywały. Po roku mu odpuściło, prawda? Znaczy to była ewidentnie zemsta demona i tutaj nic, żaden człowiek nie mógł pomóc. Natomiast dlaczego Bóg dopuszcza działanie demonów, dlaczego dopuszcza opętanie, dlaczego dopuszcza taki paraliż, no to Bóg jeden wie, prawda? On wie, co robi. Być może możemy postawić taką hipotezę, że to była nauczka dla tego człowieka na całe życie i sobie to dobrze zapamiętał i teraz z daleka się trzyma od wszelkich takich demonicznych, okultystycznych, pogańskich jakichś zdarzeń.